To, co się wydarzyło, tak absurdalna rzecz, to był jakby początek takiej góry lodowej. Nasze perypetie z koreańskimi bankami, to jest powód nagrywania tego filmu. No no way, no way, no, not possible, no way. Czy my jesteśmy z Rosji? Mi szczęka opadła, po prostu mi szczęka opadła. Koreańczycy tak kompletnie, praktycznie nie wiedzą, gdzie jest Polska. Wydaje mi się, że powoli mamy dość. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak dużo czasu ja spędzam na Instagramie. I ostatnio na Instagramie wyskoczyło mi bardzo dużo rolek na temat stereotypowych Polaków stworzonych przez obcokrajowców. I według tych rolek największym naszym problemem, największym problemem narodu polskiego jest to, że narzekamy dosłownie na wszystko, na wszystkich i dosłownie z każdego powodu. Więc idąc tym tropem, wydaje mi się, że pora zostać takim stereotypowym Polakiem i trochę jednak ponarzekać. Także witam was, moi drodzy, na kanale Unbuffalo w kolejnym filmie i jak możecie się domyślić, jak możecie zobaczyć po tytule i ogólnie po wszystkim, co się tutaj dzieje, czeka was, wydaje mi się, że długo wyczekiwany film, a przynajmniej długo wyczekiwany gatunek filmu na naszym kanale, czyli taki, który według mnie, patrząc po waszych komentarzach, po waszym odbiorze, lubicie najbardziej, czyli pora na story time. I jak co zwiedzamy, pokazujemy wam non-stop na vlogach i mamy bardzo dużo nowych vlogów, będzie jeszcze więcej. Rok w Korei to jednak jest potencjał do nagrania ogromnej ilości vlogów, czy to właśnie z jakichś wycieczek poza Seul, czy z koncertów, czy z jakichś eventów k-popowych. Tego w Korei jest mnóstwo, więc takich filmów też mnóstwo się pojawi. Ale uznałyśmy ostatnio rozmawiając, że powinnyśmy wprowadzić trochę więcej takiej, jak to Ann określiła, prywaty na YouTube'a i po prostu poopowiadać wam, co się u nas dzieje, bo jak przez ostatnie kilka lat pokazywałyśmy wam właśnie taką dość kolorową stronę Korei, jeżeli chodzi o turystykę, jeżeli chodzi o bycie turystą w Korei, to pokazywałyśmy wam mnóstwo właśnie takich fajnych momentów, fajnych miejsc. Dużo story time było, okej, co prawda było kilka takich, no dość nieprzyjemnych wspomnień. Pamiętam moją najgorszą randkę w moim życiu. Story time z tego też znajduje się na YouTubie, zarówno na YouTubie, jak i na TikToku. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, jak nazywamy się na TikToku, to uwaga, zaskoczę was. Nasz nick na TikToku, zarówno na TikToku, jak i na Instagramie, jak i na YouTubie i właściwie to wszędzie, to uwaga, Unbuffalo. Także jak na story time przystało, poszłam po kawę. Jestem gotowa, bo już w sumie trochę nadmieniłam, odkryłyśmy teraz, przy okazji przeprowadzki do Korei, przy okazji przestania teoretycznie bycia stricte turystą, tylko też musiałyśmy, żeby się tutaj przenieść, musiałyśmy załatwić mnóstwo rzeczy, więc w momencie, kiedy zaczęłyśmy załatwiać takie, wiecie, oficjalne, urzędowe rzeczy, to zaczęłyśmy też zauważać minusy i pewne problemy, które się pojawiły, których po prostu ostatnio się nawarstwiło tak dużo, szczególnie jednego konkretnego dnia, że postanowiłyśmy, że usiądę przed kamerą po prostu w kocobluzie. To, co się wydarzyło, szczególnie tego konkretnego dnia, w połączeniu z tym wszystkim, co się wydarzyło do tej pory, to jest tak absurdalna rzecz i doprowadziła nas w sumie niemalże do płaczu, że po prostu warto by było nagrać o tym film. Także spróbuję pokrótce zacząć od początku i powiedzieć, o co tutaj w ogóle chodzi. Dobra, chyba nie muszę mówić, że z Polski do Korei nie musicie mieć wizy, macie 90 dni i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest oczywiste. No ale my złożyłyśmy wniosek w Polsce o wizę, tak zwaną Working Holiday Visa i z tego co pamiętam, ona po polsku się nazywa Pracuj i zwiedzaj, coś takiego. W każdym razie jest to połączenie zwiedzania, czy jest to połączenie turystyki z pracą. Tylko tej pracy jest oczywiście niewiele, tam są różne zasady, można pracować daną ilość godzin w tygodniu, zarobić daną ilość pieniędzy, żeby za bardzo się nie skupiać na tej pracy, ponieważ to nie jest wiza pracownicza, tylko to jest wiza, która ma na celu, żebyście zwiedzali i przy okazji sobie dorabiali, żeby was było stać na to zwiedzanie. Więc w sumie fajnie. Dostałyśmy tą wizę, co też nie było proste, ponieważ jest tylko 200 miejsc w Polsce rocznie. 200 osób tylko rocznie może otrzymać w Polsce tę wizę i my miałyśmy takiego gigantycznego stresa, ponieważ się zastanawiałyśmy, czy ją dostaniemy i co w sytuacji, jeżeli na przykład tylko jedna z nas ją dostanie. Ale udało się, więc jesteśmy tutaj obie, tylko że to był jakby początek takiej góry lodowej. Tworzenie jakiegoś takiego idealnego planu, że warto nas wybrać, bo to strasznie stresujące, ale nam się udało, więc jesteśmy teraz tutaj. Tylko tak jak powiedziałam, do tego wszystkiego jest dużo spraw urzędowych, które trzeba załatwić w Korei. Bo to już jest taka poważna sytuacja, gdzie jeżeli jesteście tutaj rok, to musicie mieć wszystko prawnie załatwione, więc pierwszą rzeczą, którą trzeba załatwić oczywiście jest tak zwane
Alien Registration Card. Ja będę mówiła w skrócie ARC. I my kilka razy już we vlogach wspominałyśmy, że nie mamy tego, bo nie można tego zdobyć, jeżeli jest się na zwykłej wizie turystycznej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo to jest tak naprawdę taki koreański dowód. Dosłownie dostajecie plastikowy dowód i numer, taki wasz prywatny numer, który w sumie można, wydaje mi się, można porównać do naszego polskiego PESEL-u. I tak naprawdę w Korei jest wam to potrzebne dosłownie do wszystkiego. Bo okazuje się, co teraz tak naprawdę zaczęłyśmy zauważać, zaczynając żyć normalnie tak jak w Polsce, a więc w Polsce sobie siedzę i próbuję sobie coś zamówić, to sobie zamawiam, czy to na Allegro, czy gdziekolwiek indziej, w supermarkecie, jakaś dostawa z Żabki, cokolwiek. I tutaj jak już tu żyjemy i mamy dość dużo czasu i nie spędzamy go 24/7 na zwiedzaniu, ponieważ też musimy pracować, no to zaczęłyśmy też się interesować właśnie takimi rzeczami jak dostawy i tak dalej. Więc tu się nagle okazało, że ten numer, ten nazwijmy to koreański PESEL, jest potrzebny tak naprawdę do wszystkiego, bo za każdym razem jak próbujemy coś zamówić, to na koreańskich aplikacjach niestety ten numer jest wymagany, żeby zweryfikować waszą tożsamość. Więc trzeba go wyrobić jak najszybciej możliwie, a tak naprawdę macie 90 dni od momentu wjazdu do Korei na załatwienie tego ARC. Z tego co widziałam teraz, w ogóle terminy są zdecydowanie dalsze niż 90 dni, więc osoby, które teraz przyjeżdżają do Korei, mogą mieć mały problem, bo czytałam, że są już nawet mandaty za opóźnienia. Więc to ARC tak czy siak trzeba wyrobić, jeżeli chcecie cokolwiek zamówić, jeżeli chcecie cokolwiek załatwić, to to jest konieczne, ponieważ naprawdę, tak naprawdę nie da się ani niczego zamówić ze sklepów, ani zamówić jedzenia, ani zamówić kurczaka, więc prosiłyśmy naszych znajomych, żeby to zrobili. Tak samo drugim problemem w Korei jest już nawet nie ARC, co posiadanie w ogóle koreańskiej karty bankowej, bo w wielu miejscach właśnie tylko ona jest przyjmowana, ewentualnie w internecie też można zapłacić tylko i wyłącznie koreańską kartą. Podobnie jest z numerem telefonu, że trzeba wpisać, że trzeba zweryfikować tożsamość za pomocą swojego numeru telefonu, tylko że numer telefonu też w ogóle jest inna, odległa sytuacja, bo dużo się zmieniło po pandemii i teraz dość ciężko jest zdobyć koreański numer telefonu, taki prawdziwy, z 010 na początku, bo albo są same takie z internetem w ogóle bez numeru, ewentualnie z numerem 012, a z numerem 012 też niewiele da się załatwić w Korei. I niektórzy Koreańczycy, jak miałyśmy na początku 012, w takiej pierwszej, lepszej właśnie opcji, którą dostałyśmy na lotnisku, to się patrzyli na to po prostu jakby to był jakiś numer z kosmosu, oni w życiu nie widzieli numeru, który się zaczyna od 012, nie wiedzą co z tym zrobić i po prostu go nie przyjmowali. Więc teraz od jakiegoś czasu kupujemy, co prawda nie jakiś super, ale jednak działa numer z 010, tylko że on jest maksymalnie na 30 dni. Po 30 dniach on wygasa, nie da się go niestety przedłużyć, przynajmniej w tej wersji turystycznej, której my korzystamy, więc jakby co miesiąc mamy inny numer telefonu. I wracając do tematu, trzeba zweryfikować w wielu miejscach tożsamość nie tylko za pomocą ARC czy tam karty bankowej, ale też na przykład za pomocą numeru telefonu, tylko że ten numer telefonu, który my kupujemy, ten miesięczny, on nie ma kompletnie żadnych danych. Tam nie ma ani imienia, nazwiska, nie ma żadnej daty urodzenia, nic, to jest po prostu taki tymczasowy numer telefonu z internetem, z możliwością odbierania SMS-ów i połączeń, więc jakby no nie da się zweryfikować tej tożsamości, no bo nie ma żadnych danych w tych. A żeby mieć normalny numer, taki na stałe, koreański numer telefonu, no to oczywiście trzeba mieć ARC. To wszystko tak naprawdę się ze sobą łączy i w wielu miejscach, żeby mieć jedno, trzeba mieć coś innego, na przykład żeby mieć konto w banku, więc co za tym idzie kartę bankową, trzeba mieć ARC. I to jest tak wielki okrąg rzeczy, one się ze sobą łączą. A prowadzi do B, B prowadzi do C, B nie stworzę bez A nie stworzę bez C, C nie stworzę bez B i tak wiecie, w kółko. My wiedziałyśmy od samego początku, że musimy załatwić ARC, bo to jest jakby wpisane w zasadach posiadania w ogóle tej wizy. Właśnie tam jest wytłuszczone, że mamy 90 dni na ogarnięcie tego, na wyrobienie tego koreańskiego dowodu. Tak samo musimy zrobić konto w banku, ponieważ tak jak mówię, w wielu miejscach no nie da się, po prostu się nie da zapłacić. I raz miałyśmy właśnie taką sytuację, że chcieliśmy sobie kupić breloczek na Hongdae, żeby zrobić sobie zdjęcie i niestety no nie przyjmowało żadnej naszej karty, a próbowaliśmy chyba z 4 różnymi bankami i w końcu mieliśmy gotówkę, więc poprosiłam jakichś Koreańczyków dosłownie złapanych z ulicy, czy mogliby zapłacić swoją kartą i dałyśmy im gotówkę, więc no jest to ważne. Poza tym, czego ostatnio się dowiedziałyśmy, zagraniczne karty, nie dość, że w niektórych miejscach nie działają, to w wielu miejscach po prostu mają
wyższe oprocentowanie, więc powiedzmy, jeżeli ktoś coś kosztuje 100 tysięcy, to do tego jest doliczane 15%, więc tak naprawdę zamiast 100 tysięcy łonów zapłacicie 115 tysięcy łonów, a jak już przeliczycie to na złotówki, to się robi super drogo. Jeżeli chodzi o nasze przygody w Korei, jeżeli chodzi o nasze załatwianie tych spraw, to ogólnie od samego początku idzie nam dość beznadziejnie, bym powiedziała. Bo nie dość, że dostałyśmy bardzo, bardzo, bardzo odległy termin na załatwienie ARC, no to tak naprawdę to ARC jest potrzebne do wszystkiego, bo nie tylko chodzi o jakieś zakupy na Kupangu, nie wiem, czy to zakupy na jakiejkolwiek innej stronie. To nie jest w tym momencie istotne. Tak naprawdę, jeżeli chcemy zacząć pracować gdziekolwiek, to musimy mieć ARC. Jest ono wymagane. Były różne oferty na przykład w internecie jakichś takich prac dorywczych, ale wszędzie było podkreślone, że no musimy mieć ten numer, bo on jakby to jest związane z płaceniem podatków, żeby wszystko było w porządku. Nasz etap oczekiwania na to jest dość długi. My już te papiery złożyłyśmy i dlatego ten film między innymi powstaje, więc teraz czekamy na nasz koreański dowód, na nasz koreański PESEL i spróbujemy założyć w końcu konto w banku, jak już to będzie możliwe, bo to tak naprawdę było chyba, tak mi się wydaje, że w sumie jest naszym największym problemem w tym momencie. I to tak naprawdę, nasze perypetie z koreańskimi bankami, to jest powód nagrywania tego filmu, bo to, co się nam przydarzyło w tych koreańskich bankach, ja mam wrażenie, że my jesteśmy jakimiś, nie wiem, jedynymi osobami w Korei, które mają takie problemy, ponieważ nawet firma, w której my pracujemy obecnie, po prostu, nie wiem, no złapali się za głowę i po prostu uznali, że oni nie dowierzają w to, co słyszą, że takie sytuacje... Ja się znalazłam po prostu w jakiejś koreańskiej dramie, ale w jakiejś po prostu nieśmiesznej komedii. I wszystko się właściwie zaczęło od tego, że żeby otrzymać jakiekolwiek wynagrodzenie, no to potrzebne było koreańskie konto bankowe. No bo nie było takiej możliwości tak naprawdę, żeby wysłać na polskie, ewentualnie jeżeli byłoby wysłane to gdzieś indziej, to po prostu byłyby ogromne opłaty, które się z tym wiążą, więc no jakby potrzebowałyśmy tego koreańskiego konta bankowego. Zaczęłyśmy szukać w internecie, które konto bankowe powinnyśmy założyć, a raczej do którego banku powinnyśmy pójść, ponieważ tych banków w Korei jest bardzo, 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 bardzo dużo. Więc no szukałyśmy takiego, który byłby najbardziej, jak to określano w internecie, foreigners friendly, przyjazne dla obcokrajowców. No i znalazłyśmy trzy nazwy banków, do których zazwyczaj obcokrajowcy chodzą, które tam polecają najbardziej, gdzie udało mi się założyć konta, gdzie mają to konta do tej pory i tak dalej, i tak dalej. I przeczytałyśmy mnóstwo postów w internecie, nawet rolki oglądałyśmy, filmy, czytałyśmy właśnie fora internetowe, gdzie ludzie dzielili się swoimi doświadczeniami i mówili na przykład, że okej, jakby ogólnie cała ta procedura zakładania konta koreańskiego nie jest zbyt prosta, ale no są banki, które na to pójdą i tu właśnie były głównie te trzy wymienione i w tych trzech podobno to było możliwe nawet bez posiadania jeszcze ARC. Ludzie opisywali właśnie swoje doświadczenia, że poszli do tego, tego i tamtego banku i udało im się założyć konto nawet na sam paszport. Po prostu był limit wypłat z konta, był limit przelewowy i tak dalej, i tak dalej. Było mnóstwo tych limitów, no ale dało się to konto założyć i później po prostu w chwili, kiedy dostajecie to ARC, to po prostu idziecie do tego banku, robicie update, po prostu aktualizację nazwijmy to, po prostu dajecie tam swoje dane. Wcześniej był numer paszportu, teraz dajecie wszystkie te koreańskie dokumenty, które są potrzebne. My poszliśmy do ogromnej ilości banków. Zaczęłyśmy od Myeongdongu, jako że ludzie najbardziej polecali, bo wiecie, Myeongdong to jest takie miejsce, gdzie jest najwięcej obcokrajowców, więc tym tokiem myślenia, to osoby pracujące w banku prawdopodobnie mówią po angielsku, jest się łatwiej z nimi dogadać, jest łatwiej cokolwiek załatwić. No i są przyzwyczajeni do obcokrajowców, więc raczej powinno to być ułatwieniem i powinno nie być żadnych problemów, jeżeli chodzi o założenie konta. Oczywiście nie było tak pięknie, jak myślałyśmy, że będzie. Bo tak naprawdę już od pierwszego banku, do którego weszłyśmy, miałyśmy problemy, bo pan się spytał od razu, czy mamy ARC, więc podeszłyśmy do pani w okienku i mimo że wszyscy, dosłownie wszyscy polecali głównie ten bank, to ona powiedziała kategoryczne nie. No no way, no way, no not possible, no way. I ona nam tego konta nie założy, jeżeli nie mamy ARC, w ogóle nie ma o czym dyskutować, na paszport nie ma mowy, do widzenia po. I takich sytuacji było kilka, gdzie właśnie ktoś nam kazał wyjść, bo nie ma sensu, oni nam nie pomogą, nie chcą i to nie jest możliwe. Była jedna taka sytuacja w innym równie polecanym banku, który był określony w internecie jako najbardziej foreigners friendly. Dla tej pani największym problemem był nasz kontrakt, nasza umowa o pracę, ponieważ przejrzała ją bardzo wnikliwie, miałyśmy ją ze sobą, wszystko byłyśmy totalnie
przygotowane. Pokazałyśmy jej tę umowę o pracę i wszystko super, tylko nagle jej się przestało podobać to, że nasza firma jest w Busan, że my mieszkamy w Seulu, a firma jest w Busan i ona jakby nie rozumiała w ogóle, o co chodzi i uznała, że nie ma żadnej opcji, żeby jakkolwiek potwierdzić, że my w ogóle w tej firmie pracujemy. Więc jeżeli my w tej firmie pracujemy, to fajnie, ale ona nie jest w stanie tego jakkolwiek sprawdzić. Musiałaby dzwonić tutaj, tutaj, tutaj. W ogóle nie wiem, kazała nam załatwić jakieś potwierdzenie, jakieś numery telefonów podać do tej firmy, żeby oni mogli jakkolwiek zweryfikować, czy my tam w ogóle pracujemy. Jakby w ogóle absurdalne jest to, teoretycznie, nawet nie mając pracy, ci wszyscy ludzie w internecie pisali, że to konto mają, zanim jeszcze znaleźli jakąkolwiek pracę. A ta pani, bez tej umowy o pracę, bez tej możliwości weryfikacji tego, czy my tam w ogóle pracujemy, czy nie, nam nie chciała tego konta w żaden sposób założyć, już w ogóle nie poprosiła inne osoby, żeby spojrzały na tę sytuację, na ten przypadek. To był początek tego wszystkiego. Miąkdąk, miąkdąk, my próbowałyśmy jeszcze później w banku, w dzielnicy, w której my mieszkamy, która jest no dość odległa od centrum, więc próbowałyśmy w różnych miejscach, z różnym skutkiem. W wielu bankach jakby najważniejszym problemem, a raczej najważniejszą kwestią, może nie problemem, nazwijmy to najważniejszą kwestią, o którą oni postanowili spytać, było to, czy my jesteśmy z Rosji. I to pytanie pojawiło się mnóstwo razy, mnóstwo. Tylko wiecie, niby jakby takie normalne pytanie, ale widać było mimo wszystko, że to jest jakby super istotne i oni od razu zakładali, że my jesteśmy z Rosji. I doszło do tego stopnia, że po prostu zaczęliśmy od razu mówić, że jesteśmy z Polski, ale o tym za chwilę, ponieważ była na przykład jeszcze jedna taka sytuacja, gdzie już prawie udało nam się załatwić to konto w banku, ponieważ pani zadzwoniła na infolinię. Ta pani w okienku nie mówiła po angielsku, ale oczywiście pani na infolinii już tak, więc dostałam słuchawkę i wyjaśniłam w ogóle, o co chodzi. Powiedziałam, że no musimy mieć to konto bankowe, ponieważ no pracujemy, więc żeby otrzymać wypłatę, musimy mieć konto bankowe i tak dalej. I ta pani po drugiej stronie na tej infolinii mi powiedziała, że w sumie mogą nam założyć to konto na paszport. Czyli właśnie to jest ta sytuacja identyczna jak ta, o której czytałyśmy w internecie, że na paszport się da, no i później właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, co pisali inni w internecie, tylko byłoby dość sporo ograniczeń, byłyby różne limity i tak dalej, no ale w chwili, kiedy byśmy już miały to ARC, to wszystkie te limity znikną, jak przyjdziemy pokazać ten dowód i tak dalej, i tak dalej. No to ja byłam zachwycona. Tylko że nie wiem, dlaczego nagle ta pani zmieniła, ta druga pani, nie ta na infolinii, ponieważ ta na infolinii już zniknęła, ona się już rozłączyła. I ta druga, która miała to wszystko załatwić, która wysłuchała instrukcji od tej pani, która była na infolinii, jak to zrobić, jak założyć to konto z limitem i tak dalej, ta druga pani nagle zmieniła wersję. Poprosiła o jakiś numer do naszego znajomego, na naszego znajomego Koreańczyka, któremu może ona wszystko wytłumaczyć i on nam później przekaże, więc no poprosiłyśmy naszego znajomego, żeby do nas zadzwonił i ona z nim rozmawiała, ona mu tam wszystko wyjaśniła i on nam nagle powiedział, że ona powiedziała, że bez ARC to my nie damy rady. Gdzie my dosłownie 10 minut wcześniej prowadziłyśmy rozmowę z tą panią na infolinii, która nam powiedziała, że na paszport bez problemu założą nam to konto. Więc porzuciłyśmy w sumie ten pomysł zakładania konta w banku na jakieś 2, może 3 tygodnie, po tym jak kilka razy nam się nie udało i to po prostu była strata czasu, bo nawet napisałyśmy post na jakimś forum właśnie dla obcokrajowców w Korei i pytałyśmy ludzi, jak im się to udało i każdy właśnie polecał właśnie ten bank albo ten bank i oni faktycznie zakładają na paszport i tak dalej. No ale nam się to niestety nie udało, więc mieliśmy chyba dość mocnego pecha. Nasza firma, w której pracujemy, też była mocno zdziwiona, bo powiedzieli, że też mają dość sporo znajomych, którzy albo mają, albo ubiegają się o ARC i udało im się założyć właśnie konto na paszport w tym i w tym banku, więc jakby no nie rozumieją, o co chodzi. Więc my jakby po tych wszystkich sytuacjach zaczęłyśmy trochę, nazywając to, wpadać w paranoję, ponieważ dosłownie w każdym tym banku na dzień dobry spytano nas, czy jesteśmy z Rosji. I my po prostu jakby po tym wszystkim, po tych wszystkich pytaniach, po tych wszystkich sytuacjach zaczęłyśmy podejrzewać, że oni nie chcą po prostu nam zakładać tego konta w banku, że nie chcą nam go założyć, bo myślą, że jesteśmy z Rosji. Sytuacja, która chyba, nie wiem, przelała całą tę szalę goryczy, stała się właśnie teraz ostatnio, kiedy byliśmy
spotkanie w urzędzie imigracyjnym, żeby złożyć te wszystkie dokumenty, żeby złożyć dokumenty ARC, ubiegać się o ARC. W ogóle to była też tak chora sytuacja, ponieważ no, byłyśmy umówione na konkretną godzinę i tak dalej, tylko no, okazało się, że trzeba mieć przy sobie zdjęcie takie, wiecie, takie do paszportu, takie do dowodu, o czym my kompletnie zapomniałyśmy. Więc my, mając dosłownie 40 minut do naszej umówionej wizyty w urzędzie, zaczęłyśmy biegać wokół z włączoną mapą i szukać jakiegokolwiek miejsca, gdzie możemy sobie zrobić zdjęcie. Okazało się, że zdjęcia do dowodu, zdjęcia do paszportu w Korei są strasznie drogie, ponieważ weszłyśmy do jednego miejsca, tam w internecie widziałyśmy po 25 tysięcy za set zdjęć, czyli około 70 tam 80 zł. Weszliśmy do jakiegoś miejsca, pan powiedział 35 tysięcy, więc to już jest stówa. I w chwili, kiedy my składałyśmy ten wniosek, to też nie było tak kolorowo, jakbyśmy chciały, żeby było. Ponieważ myślałyśmy, że damy ten wniosek, damy zdjęcie, bo oczywiście opłata, do tego wszystko będzie spoko. Tylko nagle, po pierwsze zaznaczę, że to był urząd imigracyjny. Wszędzie byli obcokrajowcy, wszędzie. Pani w okienku, przy którym ja usiadłam, nie mówiła do mnie po angielsku kompletnie, twardo mówiła do mnie po koreańsku, mimo że ja powiedziałam, że nie rozumiem. I twardo jej odpowiadałam po angielsku. Więc ona jakby na początku nie chciała kompletnie ze mną porozmawiać po angielsku, jakby kompletnie nie rozumiałam, o co jej chodzi. Była dość niemiła, ponieważ nie powiedziała mi, jakie dokumenty mam jej podać, bo w spisie tak naprawdę były dokumenty, które mam dać i ja te dokumenty przygotowałam, ale ona nadal wyciągała do mnie ręce i chciała więcej. Więc po prostu dała mi całą teczkę, jaką posiadałam, gdzie było właśnie wniosek o ARC, była wiza, było to zdjęcie, była umowa o mieszkanie, była umowa o pracę i ona to wszystko wzięła i nagle mnie pyta, gdzie jest, uwaga, plan nasz na Working Holiday Visa. A ten plan tak naprawdę był potrzebny do zdobycia tej wizy, więc ten plan nasz, nasze dwa plany znajdowały się w tym momencie w ambasadzie Korei w Warszawie. Nigdzie, kompletnie nigdzie, ja przejrzałam mnóstwo stron, nie wiem, może na jakiejś jednej gdzieś to się znajduje, ja takiej strony nie widziałam, nigdzie kompletnie, bo nie było napisane, że jeżeli chcemy zdobyć ARC mając Working Holiday Visa, to musimy mieć przy sobie ten szczegółowy plan, jak zamierzamy te miesiące w Korei spędzić, ponieważ właśnie trzeba wypełnić taki plan ubiegając się o tę wizę, trzeba napisać konkretnie kiedy, gdzie będziemy, co będziemy zwiedzać, co będziemy robić i tak dalej. I ja się nie spodziewałam. Ja mówię do tej pani, że ja tego nie mam. Słyszę w okienku obok, Ann ma ten sam problem, z czego w ogóle mamy jakby jedną umowę na mieszkanie na dwie osoby, więc ja musiałam dać swoją umowę, potem musiałam przerzucić tą umowę do okienka Ann. Pani mi dała ten pusty plan, kazała mi sobie pójść, usiąść gdzieś tam dalej i sobie ten plan nagle wypełnić. Z czego ja podkreślę, że nasz plan ten, który złożyłyśmy w ambasadzie w Warszawie, ubiegając się o wizę, miał chyba 5 stron, a 4, po prostu bardzo mocno się starałyśmy. A teraz nagle w 5 minut miałam napisać jakikolwiek inny. Ja nie wierzyłam w świat. Z czego jeszcze po drodze się okazało, że do momentu uzyskania tego dowodu nie możemy w ogóle opuszczać Korei, ale potem uznałyśmy, że idziemy założyć konto w banku. Więc wyszliśmy na mapę, wpisałyśmy sobie bank, zobaczyliśmy, że jest kilka faktycznie gdzieś tam w pobliżu. Chodzimy do pierwszego banku, mówimy do pana na wejściu, że chcemy założyć konto, dał nam numerek, dobra, czekamy, jakby wiecie, normalna kolej rzeczy, w każdym banku tak samo, macie numerek, czekacie na swoją kolej. Przyszła nasza kolej, siadamy przy okienku, już trochę przyzwyczajone do tego, co jest wymagane, więc od razu napisałyśmy na translatorze, że mamy Working Holiday Visa, że złożyłyśmy przed sekundą wniosek o ARC, że mamy pracę, że potrzebujemy konta w banku, ponieważ firma tego wymaga i chciałybyśmy założyć tutaj konto. I w momencie, kiedy pisałyśmy tę wiadomość na translatorze, to ja do Anny zażartowałam jakby po tych wszystkich pytaniach, które padły w przeszłości. Ej, może napisz na końcu albo na początku, że podkreśl, że jesteśmy z Polski. I to był żart, który potem się przekształcił dosłownie, przeobraził się w jakiś koszmar. Ponieważ poszłyśmy do tego okienka i pani od razu powiedziała, że bez ARC to ona nam tego nie założy, więc poszłyśmy do banku, w którym byłyśmy właśnie wcześniej, w którym nam powiedziano na tej infolinii, że można założyć konto na paszport, więc poszłyśmy tam. Znowu dostałyśmy numerek, czekamy, siadamy przy okienku, dosłownie to samo, pokazujemy całą tę formułkę na translatorze z podkreśleniem właśnie, że jesteśmy z Polski i oczywiście co słyszymy? Nie da się. Oczywiście co słyszymy?
po raz drugi, czy jesteśmy z Rosji. Ja się zdenerwowałam i ja uznałam, że nie dam się stamtąd wygonić i mówiłam do Ann, dobra, pisz szybko na tym translatorze, że byłyśmy już w tym banku wcześniej, tylko w innym oddziale i po prostu tam dzwonili na infolinię i nam powiedzieli, że można założyć konto na paszport. My pokazujemy jakby ten dokument, że złożyliśmy wniosek o ARC. Tu jest w ogóle numer rejestracji, słyszałyśmy, że też to jest potrzebne. Ona patrzy na ten wniosek, mówi, że nie. I ona tego nie potrzebuje, ona potrzebuje ARC, żadnego paszportu, coś tam, nic, zero, ona chce ARC, ona nam tego konta nie założy. Twardo uznałam, dobra, nie, Ann, pisz na tym translatorze, że byłyśmy w tym innym oddziale i dzwonili na infolinię, powiedzieli, że się da, niech ta pani zadzwoni na tej infolinię. Więc ona wzięła ten telefon, ale widzę, wyglądała już na mocno wkurzoną, wzięła ten telefon, zadzwoniła na tą infolinię i zaczął się dosłownie identyczny proces jak wtedy, tylko że po drodze jeszcze przyszła jakaś inna pani, pracownica tego banku i spytała, co się dzieje. I spojrzała na nas i od razu, dosłownie od razu spytała, czy jesteśmy z Rosji. My już takie, nie, jesteśmy z Polski. I my już trochę tego koreańskiego się uczymy, więc no, czy jakąś część rozumiemy i ta pani jedna do drugiej spytała, czy Polska jest w Rosji. Ja wtedy, ja nie wiem, ja po prostu, mi szczęka opadła, po prostu mi szczęka opadła. I potem ta, która przyszła, spytała tej pierwszej, gdzie jest Polska, ta druga się zaśmiała, odpowiedziała, że nie wie. Naprawdę dziwna sytuacja, bardzo absurdalna sytuacja, z czego one nam nie uwierzyły, że nie jesteśmy z Rosji, poprosiły nas o paszport i ona, mimo że słyszała, że Polandy i tak dalej, to ona dopiero patrząc na ten paszport, faktycznie potwierdziła, że jest to Polska, że nie jest to Rosja i to samo do tej pani, która była na infolinii. Przez to wszystko naprawdę czuliśmy się mega źle. W każdym razie to się jakby ciągnęło. Ta dyskusja o tej Rosji się jeszcze przez jakiś czas ciągnęła. Potem faktycznie ta pani na infolinii najpierw mi powiedziała, że potrzebujemy ARC, więc jakby znowu teoretycznie kazali nam spadać, ale ja twardo utrzymywałam, co też ludzie na forach polecali zrobić, żeby twardo utrzymywać, że ktoś kiedyś powiedział, że się da, więc jakby ja podkreślałam to, że się da, że ktoś nam kiedyś powiedział w innym oddziale, że można, że na paszport, że coś tam limitowane, jakby ja jej wszystko powiedziałam tak naprawdę, co ona powinna mi powiedzieć, no i oni w końcu zmienili zdanie, tylko potrzebują takich i takich dokumentów, więc wszystko tej pani pokazałam. I wszystko było w porządku do momentu, kiedy oni uznali, że potrzebują dowodu na to, że my mieszkamy pod takim adresem, a nie innym. I oni zaczęli nam mówić, że brakuje umowy o mieszkaniu. Ja mam tutaj, nie wiem, 10 papierów przed sobą dosłownie. Na wszystkim jest nasze imię i nazwisko, są podpisy, jest adres mieszkania, nie wiem, jest nawet kwota o mieszkanie, wszystko jest dosłownie napisane. Oni mówią, że oni nie mają umowy o mieszkanie. Że nic z tych papierów, które tutaj są położone przed nimi, nie jest umową o mieszkanie. Więc nagle nie ARC było problemem, nie wiem, nasza umowa o pracę, która była problemem w innym banku, gdzie nam nie wierzyli, bo w ogóle tam pracujemy, tylko nagle przestali nam wierzyć, że mieszkamy pod tym konkretnym adresem. Jakby wiecie, w każdym innym banku, nie wiem, każdy znajduje jakiś inny problem. Jakby wszystko się zaczyna od tego, że jesteśmy z Rosji, nie będąc z Rosji, a potem nagle znajdują jakikolwiek inny powód, tak jakby tak to wyglądało z naszej perspektywy, żeby po prostu nam tego konta nie założyć. I no, my się poddałyśmy. Zaczęłam analizować te wszystkie kartki, które tam mieliśmy. I faktycznie czegoś nam brakowało. Cofnęłyśmy się w ogóle do tego urzędu imigracyjnego. I ja spytałam tej swojej pani, wcisnęłam się troszeczkę w kolejkę, spytałam, czy wzięła moją umowę o mieszkanie. Ona powiedziała, że tak. I ona była taka z siebie dumna. Więc jakby poprosiłam ją, żeby zrobiła sobie kopię, oddała nam tą umowę, więc teoretycznie już możemy iść do tego banku. Ja się czuję czasem, to jest strasznie dziwne, ale czujemy się po prostu jak ludzie gorszego sortu. Tylko, że jakby tych sytuacji właśnie w banku i w jakichś takich oficjalnych miejscach, gdzie ludzie nas pytali, czy jesteśmy z Rosji i nie chcieli nam uwierzyć, że nie jesteśmy z Rosji, jakby to było jakimś wielkim problemem w ogóle. Tych sytuacji było na tyle dużo, że my już wpadłyśmy w taką paranoję, że jak dzień później pojechałyśmy sobie na rowerki. To po prostu jak mnie kobieta przy kupowaniu biletu spytała, where are you from? To mi po prostu, nie wiem, mi serce stanęło chyba na moment. I ja wiem, że oni pewnie sobie robią jakieś statystyki, skąd są turyści głównie i tak dalej. I to jest całkowicie normalne, ale po tym wszystkim, po tej ilości w ogóle tych pytań o Rosję, ja po prostu miałam wrażenie, że jakbym powiedziała I'm from Russia, to by mi tego biletu po prostu nie sprzedali. I ja nie wiem, po prostu to jest taka dziwna sytuacja, chociaż spytałyśmy naszych koreańskich znajomych, jakie mają zdanie o Rosji i jakby nie było jakiegoś takiego, wiecie, stwierdzenia, że no nie wiem, że jest super źle, jakieś super złe podejście i tak dalej. No ale nie wiem, mam wrażenie czasem, że po prostu Koreańczycy
tacy, wiecie, właśnie tacy urzędnicy, czy to w sklepie, sprzedawcy i tak dalej, czy właśnie w kasach biletowych, w momencie, kiedy widzą blondynki, to sobie myślą, że to są od razu Rosjanki. I to jest jakby zupełnie inne podejście niż było kilka lat temu, bo kilka lat temu faktycznie nas pytano, czy jesteśmy z Rosji, ale to było na przykład w 2019, tylko że to byli głównie młodzi mężczyźni, którzy podchodzili i pytali, czy jesteśmy z Rosji. To oczywiście było dość łatwe do zrozumienia, że jeżeli ktoś was w Korei pyta, a przynajmniej w przeszłości, jeżeli ktoś was w Korei pyta, czy jesteście z Rosji, to po prostu pyta, czy, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, są dwie opcje. Albo czy jesteście z Rosji, albo czy jesteście open-minded. To jest takie mega dziwne, bo ja mam wrażenie, że wszystkie nasze problemy właśnie tego typu, jakie problemy urzędowe, wynikają z koloru włosów. Albo po prostu jest to mega takie, wiecie, no, mega nieprzyjemne, bo ktoś nas pyta, czy jesteśmy z Rosji, my mówimy, że nie, ale ta osoba jakby, nie wiem, z jakiegoś powodu nam nie wierzy. Koreańczycy tak kompletnie praktycznie nie wiedzą, gdzie jest Polska. Dużo razy trafiła nam się taka sytuacja, gdzie ktoś spytał, gdzie jest Polska i my próbowałyśmy powiedzieć, gdzie ona leży i ktoś nadal nie wiedział kompletnie. Ogólnie mężczyźni, z tego co zauważyłyśmy, wiedzą, gdzie jest Polska, wiedzą dość sporo o Polsce, głównie ze względu na to, że Korea dostarczyła broń Polsce, ale kobiety raczej nie wiedzą, gdzie jest Polska i przez to właśnie, jeżeli mamy, jest jakieś okienko, w którym pracuje jakaś pani i ona nas posądza o bycie z Rosji, później jest dla nas mega niemiła, więc my już idąc tym tropem po prostu przestałyśmy ze sobą rozmawiać po polsku i od razu na dzień dobry piszemy po angielsku, że jesteśmy z Polski, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te no średnio przyjemną część mieszkania tutaj w ostatnim czasie. Oczywiście takich historii, różnych historii mamy dość sporo, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej story time. Nawet nie dopiłam kawy, tak dużo mówię. Trzymajcie ogólnie za nas kciuki, bo jak widzicie, nie jest jakoś tak super łatwo. I mam nadzieję, że wam się podobało, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.